Chyba słowo pranie mózgu pochodzi z Korei. To w Korei Północnej uprawiano tę technikę prania mózgu. I to stamtąd się rzeczywiście zgodzi w czasie wojny. Głównie to stosowano wobec żołnierzy amerykańskich. Ale połączenie wtedy wydań wolnej, rozpisanie wyborów, właśnie jak wybory można sobie wyobrazić w Korei Północnej. Ludzie, którzy nie mają, którzy są urodzeni w trzecim, czwartym pokoleniu w takim systemie, że wszystko mają na rozkaz. To też nie jest chyba racjonalne. No ale pytanie wtedy, skoro tak, to powraca właśnie kwestia, co z dawnymi elitami, czyli otwarcie tych obozów. Tam nie są obozy reedukacyjne, bo już powiedzmy sobie szczerze, to są obozy koncentracyjne, gdzie są prowadzone doświadczenia na ludziach. Tego się nie dało ukryć, znaczy nie dało się ukryć do tej pory. Wiemy, że na przykład są tam komory gazowe, na których prowadzi się doświadczenia z różnego rodzaju środkami trującymi. To jest filmowane, to jest dokumentowane. No to co zrobić z takimi ludźmi wtedy? Oczywiście, on może powiedzieć, wie pan, w obozach koncentracyjnych niemieckich mnóstwo lekarzy prowadziło tego rodzaju doświadczenia i potem jeszcze awansowało. No, wielu z tych lekarzy zostało na czele fundacji, rodzinnych instytucji. Można tak, ale nie wydaje mi się, żeby był to wariant sensowny. No i sprawa oczywiście wtedy, tak jak mówiłem, co powiedzą cztery mocarstwa na temat fuzji na Półwyspie Koreańskim. Jak to można sobie wyobrazić? No i to pytanie, na czyją korzyść? Czy na korzyść Korei Południowej, czy system południowo-koreański byłby w stanie udźwignąć Koreę Północną? Jedyny wariant, jaki Korea Południowa ma, to również rozmawiałem tam z ekspertami, to jest wariant niemiecki. Czyli oblicza się, ile pieniędzy Niemcy w nowym czasie, początek lat 90. mówiło się o tym, że Niemcy zachodnie musiały tak naprawdę zainwestować ponad 100 miliardów marek na sam początek, żeby prowadzić politykę wyrównywania poziomów. I tak przecież ta różnica była w poziomach życia, chociażby i poziomie industrializacji między wschodem a zachodem cały czas widoczna jeszcze chyba do początku XXI wieku, żeby Berlin zatracił tę różnicę między wschodnim a zachodnim, jakbyśmy już porównywali miasto, że obecnie nie bardzo tę różnicę już, ta różnica się zatarła. Czyli bardzo ją widać. No to jest pytanie wtedy, czy budżet Korei Południowej udźwignął taki ciężar, czyli industrializacja Korei Południowej i inwestycje. Kto miałby pomóc w takim razie Korei Północnej w wyrównywaniu tych różnic? Czyli same znaki zapytania. Wydaje się, że najlepszym wariantem jest właśnie to, by cały czas było utrzymane status quo. Ta Korea Północna, największe w tej chwili relacje gospodarcze, najbardziej rozwinięte, ma z Chińską Republiką Ludową. W sensie politycznym dla Chińskiej Republiki Ludowej wcale nie stanowi jakiegoś bardzo wartościowego sojusznika. Ona jest potrzebna, to nie w sensie nawet gospodarczym, ale potrzebna w rozgrywkach międzynarodowych. Jeżeli chodzi na przykład o rozgrywki ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią, no to wtedy można wspierać ten reżim północno-koreański. Ale reżim północno-koreański wcale nie jest taki sterowalny. On nie daje sobie tak sterować, jakby się wydawało, że jak mówiliśmy o krajach komunistycznych w Europie, że był to ekspozytywy sowieckie na formę. No to nie. To jest bardzo pragmatyczny reżim, który umie rządzić. Profesor Piotr Staszewski, politolog i amerykanista ze Szkoły Główny Handlowej, był Państwa moim gościem. Informacje Radio Tok FM już za kilka minut o godzinie 12. Po informacjach Mikołaj Plizut i jego program. Dzisiejszy program przygotował Paweł Ziętara, a realizował Krzysztof Nośnik. Is this other technology that's being applied to Air Force Black projects? One of the most recent black projects to be leaked to the media has been dubbed Aurora. The few facts revealed so far about Aurora's speed and maneuverability are tantalizing. Rumors about Aurora first started after thousands of people in some... ...identified aircraft were operating over the western United States. We really can't tell what's moving. The only thing we see is a sonic boom that's telling us that something is moving faster than the speed of sound. The sonic booms were tracked and found to be heading toward Nevada. At the same time, witnesses described an increasing number of UFOs that defied the laws of aerodynamics. If they are top secret military aircraft, where is this new technology coming from? The technology is incredible. A Mach 6 airplane, unmanned aerial vehicle performing these incredibly banked high-speed turns. It boggles the mind. Yeah, I think it could possibly be something otherworldly or at least borrowed
cloning technology. I don't put that beyond the realm. Top secret testing of experimental aircraft does provide a compelling explanation for many UFO sightings. But what about sightings which occur in remote areas far from military base? According to a recent Roper poll, 1 in 50 American adults exhibits at least 4 out of the 5 most common symptoms reported by alien abductees. That's a staggering statistic, because it seems to indicate that 2% of our adult population is experiencing something for which no one has a conclusive explanation. The variety of witnesses of UFOs is endless. They include military personnel from the Air Force, Navy, and Marine Corps, radar specialists, aeronautical engineers, airport traffic controllers, astronomers, FBI agents, state, county, and city police, pilots and crews from American, United, Eastern, Pan-American, Northwest, Western, and TWA were also on the list of witnesses. Millions in the United Kingdom, France, Australia, South America, Mexico, and other nations around the world have seen UFOs. For 18 years, the late Dr. J. Allen Hynek headed up the Air Force investigation into UFOs called Project Blue Book and was acknowledged to be the world's foremost authority on UFOs. After amassing a computer bank of over 63,000 sightings, he states, "The UFO phenomenon is truly a phenomenon of our times. It is an extremely puzzling one and calls forth a wide spectrum of opinions." Informacje TOK.fm. Małgorzata Mostowiec. Powstanie prokuratorska specgrupa, która zajmie się reprywatyzacją w Warszawie. Platforma mówi o chaosie w szkole w związku z zapowiedzianą przez MEN reformą. Lotte chce wypracować wyjątkowe porozumienie z Unią Europejską, które da mu dostęp do wspólnego rynku po Brexicie. Wrocławska prokuratura przygotowuje wniosek o powołanie specjalnego zespołu śledczych, którzy będą prowadzić postępowania dotyczące reprywatyzacji w Warszawie, zaś prokuratura krajowa, gdzie ten wniosek ma trafić, potwierdza, że taka spec-grupa powstanie. Zawiadomień o możliwości popełnienia przez ten związku ze zwrotem nieruchomości w stolicy jest tymczasem coraz więcej. 6 z nich złożyli burmistrzowie Śródmieścia oraz Pragi Północ, ten pierwszy Piotr Kazimierczak zapowiada też kolejne. Jak mówi, nieprawidłowości jest wiele. Do interpretowania dokumentów zwrotu, na przykład zwrotu osoby, która nie była uprawniona naszym zdaniem do dokonania tego zwrotu, sprzedania kamienicy, do której miasto nie miało rzeczywiście praw. Zaś burmistrz Pragi Północ Wojciech Zabłocki dodaje, że jakość dokumentów, na podstawie których miasto zwracało do tej pory nieruchomości, jest fatalna i należy je wszystkie przejrzeć. Liczymy na wsparcie ratusza. Były do tej pory deklaracje pani prezydent, że zwroty w mieście są wstrzymane, ale nie ma na podstawie żadnego dokumentu zarządzenia informacji. O 16 rozpocznie się specjalne posiedzenie Warszawskiej Rady Miasta w sprawie reprywatyzacji. O jego zwołanie zabiegała prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, która chce oczyścić się ze stawianych jej zarzutów i przedstawić cały proces reprywatyzacyjny w stolicy, począwszy od 1990 roku. Pani prezydent zapewnia, że jest najbardziej zainteresowaną osobą w wyjaśnieniu wszystkich wątpliwości i nieprawidłowości, między innymi właśnie z tego powodu, by doprowadzić sprawę do końca, nie rozważa podania się do dymisji, choć to nie jedyny powód. Ja myślę, że przede wszystkim elity powinny sobie się wyśpiewać do grzmienia. Przez 30 lat prawie nie uchwalono ustawy reprywatyzacyjnej i to jest problem, który my mamy jako samorządowcy. Pani Gronkiewicz-Waltz chce dziś omówić radę, bo podczas sesji zajęli się jej wnioskiem w sprawie powołania specjalnej komisji, która prześledziłaby wszystkie decyzje władz miasta dotyczące zwrotu nieruchomości z ostatnich 26 lat. Była minister edukacji Anna Kluzik-Rostkowska jest zdania, że dzięki działaniom Prawa i Sprawiedliwości rozpoczynający się dziś rok szkolny przejdzie do historii. Posłanka Platformy ostrzega, że skutki pomysłów obecnej szefowej MEN-u Anny Zalewskiej szkoła będzie odczuwać jeszcze przez długie lata. 1 września 2016 roku to jest data, która zostanie zapamiętana w historii polskiej edukacji jako pierwszy moment wielkiego chaosu i wielkiej niepewności polskiej szkoły. Zdaniem innej byłej minister edukacji z Platformy, Krystyna Szumilas, wyjątkowo złej sytuacji są uczniowie klasy szóstych i ich rodzice, bo jeszcze niedawno mogli być pewni, że w przyszłym roku czeka ich nauka w gimnazjum. Teraz po deklaracjach o likwidacji gimnazjów nie wiedzą, co ich czeka. Rodzice nie wiedzą, do jakiej szkoły ich dziecko pójdzie za rok, według jakiej podstawy programowej będzie się uczyło w tym roku i czy ta podstawa programowa z tego roku będzie pasowała do podstawy programowej, której jeszcze nie ma, a która ma być od 1 września 2017 roku.
Krystyna Szumilas będzie po 12 gościem Mikołaja Lizuta w programie. A teraz na poważnie. Władze Wielkiej Brytanii chcą wypracować wyjątkowe porozumienie z Unią Europejską po Brexicie, takie, które zakładałoby jednocześnie rezygnację ze swobodnego przepływu osób i pozostanie przy wspólnym rynku. Na razie jednak Londyn nie wie, jak to zrobić. Dzień Stories. Rząd Theresy May na pierwszym wyjazdowym posiedzeniu po wakacyjnej przerwie dyskutował możliwe scenariusze rozwodu ze wspólnotą bez żadnych szczegółów. Jednak sama pani premier powtórzyła, że Brexit znaczy Brexit i że nie zamierza tolerować w swoim gabinecie innego poglądu. Wykluczyła możliwość powtórki referendum, a także zgodę, by w sprawie Brexitu zagłosował parlament, skoro czerwcowy plebiscyt nie miał charakteru wiążącego. Teraz ona zasygnalizowała także, że zamierza zmniejszyć liczbę imigrantów napływających na wyspy, co oznacza, że jest gotowa pójść na zdjęcie z wieloma unijnymi stolicami, które zgodnie twierdzą, że dostęp do wspólnego rynku to przywilej, który słono kosztuje. Ceną jest m.in. właśnie nieprzymykanie granicy. Podobnego zdania jest także Bruksela i wiceszef Komisji Europejskiej, Frans Timmermans, powoli traci cierpliwość i wzywa Londyn, by ten zaczął nareszcie negocjacje wyjścia albo przynajmniej rzeczową debatę na ten temat. Dienis Turis, to kochani. Ministerstwo Obrony Turcji na swoim twitterowym koncie poinformowało, że zwolniło 820 pracowników z sił lądowych i morskich. Ankara rozpoczęła czystki w siłach zbrojnych po nieudanym zamachu stanu z 15 lipca. Zwolnienia dotyczą wszystkich, począwszy od najlepszych generałów do szeregowych żołnierzy. Czystki dotyczą zresztą nie tylko armii, objęły już 80 tysięcy urzędników państwowych oraz dziennikarzy podejrzewanych o związku z osobami, które przygotowały pucz. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12.20. Zatnę słonecznie i ciepło. Na Suwałkach 21 stopni, w Zakopanem i Trójmieście 24, w Warszawie, Poznaniu, Łodzi 26, a we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie 27 stopni. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. 5 minut po godzinie 12 kończy się Państwu Mikołaj Lizut, a ze mną w studiu goście Katarzyna Lubnauer, jedna z wiceprzewodniczących Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam Panią serdecznie. Witam Państwa. I druga wiceprzewodnicząca tejże komisji, pani Krystyna Szumilas, była minister edukacji narodowej. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu. Mam pewien kłopot, muszę Panią to szczerze powiedzieć, ponieważ w zasadzie powinniśmy się spotkać tutaj w szerszym gronie, a mianowicie z kimś z Ministerstwa Edukacji, kto by nam wyjaśnił meandry nowej reformy. Ale ponieważ Ministerstwo nie jest łaskawe z nami rozmawiać, więc pozostaje mi tylko zapytać, czy ma Pani coś w tej sprawie. Ja mam dziecko właśnie, które rozpoczęło dzisiaj 6. klasę i doprawdy nie wiem. Znaczy wiem, że nie pójdzie już do gimnazjum, ale nie wiem, co czeka, co je czeka. Dokładnie, to zacznijmy od wyrazu współczucia. Z wyrazu współczucia panu jako ojcu i dziecku jako uczniowi. Tak naprawdę, po pierwsze, myślę, że nawet pani minister Zalewska nie wie do końca, co ją czeka. Po pierwsze, w przyszłym roku ma już iść do 7 klasy. Zabrzmiało trochę metafizycznie. Oczywiście wszyscy nie wiemy, co nas czeka, ale... Dobrze. Idzie wiadomo, że według koncepcji pani minister Zalewskiej w przyszłym roku do 7 klasy, ale nie wie, w którym budynku idzie do 7 klasy. Może się okazać, że zostaje w tej samej szkole podstawowej, jeżeli mają miejsca, a może się okazać, że w jakimś gimnazjum w okolicy utworzą 7 i 8 klasę, której będzie kontynuować edukację. Dobrze, kiedy się tego dowiemy? Tak, ale więcej. Nie wie, jakich programów, dlatego że nie ma jeszcze żadnego strony programu. Nie ma też żadnego podręcznika, który będzie zresztą podręcznikiem tymczasowym, bo to tylko jest dla kilku pokoleń. Najważniejsze, w 2019 roku czeka ją konkurencja z razem z uczniami, którzy poszli teraz do pierwszej gimnazjum, o miejsca w liceum. Będą równoległe, co prawda, klasy, no ale liceum są z gumy. Pani minister Zalewska właśnie mówi w tej chwili, że wygaszanie gimnazjów będzie przebiegało bardzo spokojnie i ewolucyjnie i że nic w oświacie nie może być rewolucyjne, zmiany muszą być przemyślane. To są przemyślane, pani minister? To są zmiany nieprzemyślane, chociażby pana reakcja na ten temat tutaj pokazuje, że rodzice dzisiaj nie wiedzą. W bardzo trudnej sytuacji są rodzice i dzieci właśnie, które poszły dzisiaj do 6 klasy
klasy szkoły podstawowej. I to nie jest tak, że pani minister wie, co się stanie od 1 września 2017 roku, bo gdyby pani minister wiedziała, to dzisiaj stanęłaby przed rodzicami, stanęłaby przed nauczycielami i bardzo wyraźnie powiedziała: słuchajcie, nie martwcie się, mam taki i taki plan i ten plan będzie realizowany w taki i taki sposób. Ale dzisiaj nie odważyła się pójść do szkoły gimnazjalnej, tam gdzie nauczyciele i rodzice czekają na informacje, co dalej z tą szkołą. Nie powiedziała rodzicom klas szóstych, w którym miejscu to dziecko będzie się uczyło. Nie powiedziała, według jakiej podstawy programowej. Trudno jest, bo nie ma jej. Nauczyciele stracą pracę. Tak rzeczywiście będzie. Ja rozumiem, że my wracamy do czegoś, co my pamiętamy z naszego systemu szkolnego, czyli do 8-letniej podstawówki. Pani minister zapomniała, że żyjemy w XXI wieku, że zmieniła się nie tylko szkoła, ale zmieniło się przede wszystkim otoczenie. Dzisiaj zmieniła się młodzież. Mamy komputery, mamy internet, mamy dzieci dojrzewają, świat idzie do przodu. A my wracamy do PRL-owskiej szkoły, do szkoły, w której nie było wolności. Był narzucony jednolity program i wiem, że ta szkoła się nie sprawdziła. Po to też walczyliśmy o wolność, żeby mieć wolną szkołę, autonomiczną szkołę. Natomiast dzisiaj pani minister i Prawo i Sprawiedliwość próbuje nam zafundować szkołę, w której jedynie minister wie, co jest słuszne i jaka jest słuszna linia historyczna. Mało tego, dzisiaj ten uczeń, który jest w szóstej klasie, nie wie od 1 września, czego się będzie uczył. Ja wczoraj byłam na spotkaniu z nauczycielami. Nauczycielka zapytała, czy zapowiedź pani minister, że w podstawówce uczniowie będą się uczyli całej historii, oznacza, że dziecko w szóstej klasie od przyszłego roku w ciągu dwóch lat będzie musiał zrobić 4 lata, czyli gimnazjum i pierwszą klasę szkoły podstawowej, liceum. To są niewiadome, to jest naprawdę chaos, to jest jazda bez trzymanki w tej chwili dla uczniów, dla dzieci i dla samorządów. Ja jeszcze dzisiaj dowiedziałam się, przepraszam pani poseł, ale to jest bardzo ważna informacja, że prawdopodobnie budżet na przyszły rok dla edukacji będzie na poziomie roku 2016. Nie zwiększy się subwencja oświatowa, nie zwiększy się dotacja dla przedszkoli. A wiadomo, że te zmiany kosztują. I to wynika z założeń budżetowych. Samorząd nie wie, jak zorganizować sieć szkolną. Rodzic nie ma kogo zapytać o to, jak będzie wyglądać. Ale panie, rozumiem, pytały o to podczas prac w waszej komisji między innymi, no bo rozumiem, że ta reforma przeszła przez Sejm. To znaczy nie, właśnie nie. Cały problem polega na tym, ja nazwałam dzisiaj Ministerstwo Edukacji Ministerstwem Chaosu Narodowego. Nie ma jeszcze ustawy. Ustawa ma wpłynąć dopiero w połowie września. Mamy sytuację, w której proponuje się nam reformę, którą tak naprawdę nikt z nikim nie konsultował. Na mocy rozporządzenia? To tak można? Będzie ustawa, tylko że ustawy nie ma jeszcze. Nie ma projektu ustawy. Proponuje się reformę, przeciwko której protestują samorządowcy, reformę, przeciwko której protestują nauczyciele i reformę, przeciwko której protestują uczniowie i rodzice. Mamy reformę, której tak naprawdę nikt nie konsultował. Pani minister mówi o konsultacjach, ale realnie ona nie skonsultowała projektu reformy, tylko prowadziła konsultacje pod tytułem: być może będę chciała coś zrobić, nie wiem co, skonsultujmy to. W związku z tym mamy sytuację, w której tak naprawdę zmiany w edukacji są potrzebne, tylko że zmiany powinny stawiać na jakość. Nasza edukacja, okazało się, gimnazjalna, dobrze się sprawdziła, jeśli chodzi o wiedzę akademicką uczniów. Testy 15-latków pokazały jasno, testy PISA pokazały jasno, że zrobiliśmy niesamowity skok. Natomiast równocześnie te same testy PISA pokazały, że nasza szkoła jest 59 wśród 65 krajów OECD, jeśli chodzi o kwestię tego, czy uczniowie się czują szczęśliwi
nauki w polskiej szkole. Dlaczego? Polska szkoła jest opresyjna. Nie, jest przede wszystkim nudna, jest niepraktyczna, jest bardzo często przestarzała, jest bardzo często nie stawiająca na te umiejętności, które chciałoby dzieci rozwijać. Stawia tylko na zdolności akademickie, nie stawia na zdolności, talenty artystyczne, sportowe itd. I w tym kierunku powinna się zmieniać polska szkoła. Natomiast w tej chwili cała para pójdzie w gwizdek, bo cała para pójdzie w zmianę struktury szkoły. Ja powiem jeszcze jedną rzecz. To za to wszystko głównie zapłacą samorządy. Mają projekty europejskie, które są przeznaczone dla gimnazjów, będą musiały za nie zwracać pieniądze. Mają nowe budynki, które często na kredyt budowały na gimnazja. Co mają zrobić w tej chwili z tymi budynkami? Będą musiały... Że one są z założenia mniejsze, prawda? Za zwolnienia... Znaczy, mają być to 8-letnie podstawowe... Za zwolnienia zapłacą też samorządy, bo będą musiały wypowiedzenie. Wypowiedzenie dla nauczyciela to jest zwykle 6 miesięcy. Mamy sytuację, w której wszystkie te koszty poniesie samorząd, a ministerstwo nie przewidziało na to środków. Czyli to mamy... To właśnie minister Zalewska chyba do pań posłanek mówi. Niektóre osoby zupełnie niepotrzebnie niepokoją nauczycieli. No, bym powiedziała, że właśnie wręcz odwrotnie, z pełną świadomością ostrzegamy i apelujemy. Nowoczesna apeluje przede wszystkim o jedno. Co najmniej o to, żeby o rok odłożyć tą reformę, ale najlepiej to z niej rezygnować zupełnie. To jest reforma, która tak naprawdę nas cofa nie tylko do PRL-u. To jest rzeczywiście taka nostalgia za czasami, które już się nie wrócą. To jest jeszcze sytuacja, w której my odbieramy szansę na wyrównywanie szans młodzieży ze wsi. Pamiętajmy o tym, że gimnazja powstały głównie dla nich. Powstały po to, żeby je wyciągnąć z tej szkoły, często niedoposażonej, ze słabymi nauczycielami, którzy uczą więcej niż jednego przedmiotu, czasami złączonymi klasami i przenieść do szkoły gimnazjalnej. No właśnie, ale skoro jeszcze, pani poseł Brudnauer już zaczęła, to ja chciałbym zapytać właśnie o taką rzecz bardziej z natury filozoficznej. To znaczy, bo ja nie mam zdania w tej sprawie, to znaczy nie wiem, jak to pedagogicznie jest lepiej. Rozumiem, że różne są doświadczenia różnych krajów. To znaczy, czy lepsza jest właśnie ta ośmioklasowa podstawówka plus liceum, czy trzystopniowy system edukacji z gimnazjum. To znaczy, rozumiem, że w tej sprawie też jest spór, jakiś merytoryczny spór. To jest generalnie tak, że gimnazja dlatego polepszyły wyniki polskich uczniów w PISA, w badaniach międzynarodowych. Że ci najsłabsi się podciągnęli. Ponieważ podciągnęli się ci najsłabsi, ale też o rok wydłużył się czas wspólnej nauki. Mieliśmy 6 lat szkoły podstawowej i 3 lata gimnazjów. Kiedy dyskutuje się o zmianach w systemie edukacji w innych krajach, to mówi się o tym, że gimnazjum należałoby jeszcze o rok przedłużyć. Czyli jakby szansa na rozwój dziecka leży w tym, żeby jak najpóźniej segregować. Proszę zobaczyć, Finlandia, która przoduje od lat w wynikach międzynarodowych badań, właśnie w ten sposób uczy, że dzieci nie są poddawane selekcji, nie są dzielone na te lepsze i gorsze w momencie ich rozwoju. I dlatego należałoby raczej wydłużać ten okres wspólnej nauki, niż go skracać. I to, co I w tej robi... samej sprawie jest konsensus w Europie? Nie, to jest ciekawe, bo pani minister często się powołuje właśnie na przykład fiński, bo mówi, że oni mają 8-letnią szkołę podstawową, ale zapomina o jednym. U nich 95% dzieci na przykład chodzi do przedszkoli. U nas ten współczynnik jest zdecydowanie mniejszy, szczególnie wśród młodszych dzieci. Potem jest 8 lat szkoły podstawowej, ale ona jest bardzo wyrównany, ma poziom niezależnie od miejsca. U nas niestety tak nie jest. W dalszym ciągu mamy dużo słabych szkół podstawowych wiejskich, które mają zupełnie inny poziom edukacyjny niż szkoły miejskie. Pokazują to testy szóstoklasisty, pokazują to zróżnicowanie. I gimnazja właśnie służyły temu wyrównywaniu szans i rzeczywiście jak się patrzy te PISA i się patrzy na to pod kątem tego, te testy PISA są 3 lata robione, to widać, że my najbardziej się podciągnęliśmy dołem, czyli właśnie tym wyrównywaniem szans. I teraz ale co my robimy? Najlepsi... Zaprzepaszczamy to. Tak, ale w tym znaczeniu... Najlepsi też podnieśli swoje kompetencje. W ogóle najśmieszniejsze jest to, że nie przedstawiono nam żadnych argumentów realnych, po co jest ta reforma. Jedyny argument, jaki padł, to po to, żeby liceum było 4-letnie. Gdyby pochopnie pani minister nie przesunęła dzieci 6-letnich do przedszkoli, to mogła spokojnie zrobić 6-letnią szkołę podstawową od 6 do 12 roku, 3-letnie gimnazjum do roku 15 i wtedy 4-letnie liceum do roku 19. Przesunięcie o rok spowodowało, że nie ma pomysłu, co z tym zrobić. A co na przykład z gimnazjami, nie wiem, niepublicznymi, prywatnymi, tymi, które są przy liceach? No, muszą się w coś przekształcić. Ten dorobek zostanie zniszczony. Niestety albo zostaną włączone do szkoły podstawowej, albo zniszczone, zlikwidowane.
te niepubliczne, które są w zespołach, mają jeszcze jakąś szansę. Te, które działają samodzielnie przy szkołach ponadgimnazjalnych, już tej szansy nie mają. Wrócimy do naszej rozmowy już za chwilę. Posłuchajmy informacji Radia Tok FM. Być może w informacjach coś więcej od pani minister Zalewskiej. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej są moimi gośćmi. A teraz na poważnie. Pierwsze spojrzenie na gospodarkę. Pierwsze analizy i prognozy rynku. Pierwszy przegląd prasy gospodarczej. Po prostu pierwszy program gospodarczy w radiu Tok FM. Od poniedziałku do piątku po 6.40. Reklama. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Na powitanie szkoły kup smartfon Huawei P9 Lite za 1299 zł i odbierz opaskę fitness Huawei w prezencie. Saturn, technologia tak ma. Karol, a jak kupujesz warzywa i owoce, to jak rozpoznajesz te naprawdę świeże? Moim zdaniem muszą być świeże zerwane. I przywożone codziennie? Dokładnie. No, to stąd się bierze świeżość. No ja biorę stąd. A już teraz na ryneczku Litra. Banany. Świetny pomysł na drugie śniadanie dla twojego dziecka. 2,99 za kilogram. 2,99. I nektarynki. 3,29 za kilogramowe opakowanie. 3,29. Ryneczek Litra. Po prostu świeżo. Witam Państwa i zapraszam na losowanie. Następuje uruchomienie mechanizmu i możemy już losować tabletki nawodowe. Ale lepiej wybrać świadomie i sięgnąć po ProLiver. Zawiera cenione składniki wspierające wątrobę. A do tego bonus. Suplement diety ProLiver wspiera utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu we krwi. ProLiver. Tabletki więcej niż na wątrobę. Wątroba i cholesterol. ProLiver to prawdziwa kumulacja korzyści. W najnowszych charakterach. Praktyczny przewodnik do walki z bólem. Kiedy zdrada uzdrawia związek. Jak wzmocnić talent do języków obcych. A z częścią nakładu rewelacyjna książka o twoich emocjach. To, co czujesz. Charaktery, na które czekasz, już w sprzedaży. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Tok FM. Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS-u nie wyklucza powołania komisji śledczej w sprawie reprywatyzacji, choć jak mówi, najpierw wolałby się przyjrzeć efektom pracy organów badających tę sprawę. Zdaniem marszałka za zwroty nieruchomości w stolicy polityczną odpowiedzialność ponosi prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Ta jednak po raz kolejny oświadczyła dziś, że nie bierze pod uwagę podania się do dymisji. Uczniowie wracają do szkół, ale by dobrze chłonąć wiedzę, muszą się zdrowo odżywiać, co będzie na nich czekało w sklepikach i na stołówkach po zmianie rozporządzenia. O tym Paweł Radzewicz. Rozporządzenie zdaniem dietetyczki Agnieszki Danielewicz nie daje wskazań do różnorodności. Do określenia częstości występowania warzyw, owoców, w prawidłowym stosunku warzyw do owoców. Jednak tego, że w poprzednim rozporządzeniu mieliśmy ściśle określone grupy produktów spożywczych, szczególnie z uwzględnieniem produktów pełnoziarnistych. Rozpisy nie muszą się jednak zmieniać na gorsze, zapewnia kucharka Wioletta Ekman. Można kombinować, naprawdę się da. Cały bity miesiąc, naprawdę żadna potrawa się nie powtórzy, żadna zupa, ani żadna serówka. Moja w tym głowa. Głowa może boleć po wizycie w sklepiku, do którego wraca odchudzona nieco drożdżówka. Rzeczywiście pojawiają się wyroby, w których na 100 gram może być 15 gram cukru. No biorąc pod uwagę, że drożdżówka ma około 150-170 gram, to tego cukru już mamy 20 gram, czyli 4 łyżeczki od herbaty. Powrót do szkoły jest zatem wyjątkowo słodki. Z Gdańska Paweł Radzewicz, Tok FM. Szef MSZ-u Rosji Siergiej Ławrow oświadczył, że Zachód będzie musiał zabiegać o odzyskanie zaufania Moskwy, która wcale nie jest izolowana. Ocenił też, że postawa Zachodu pragnącego utrzymać dominację nie sprzyja budowie wielobiegunowego systemu światowego. Za chwilę jeszcze prognoza pogody, a kolejne informacje w Radiu Tok FM o 12.40. Pogoda. Z oknami słonecznie i ciepło, na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, przez 24 w Zakopanem i Trójmieście, 26 w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi, do 27 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. A teraz na poważnie. Jak to mówił mój dyrektor w
moich szkolnych czasach wakacje minęły jak z bicza strzelił. I tak co roku. Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej są gośćmi programu. Rozmawiamy oczywiście o edukacji z okazji rozpoczęcia roku szkolnego. No i w telegraficznym skrócie. A więc w tym roku ministerstwo znosi obowiązek szkolny dla sześciolatków. To jest bardziej skomplikowane jeszcze. Jeszcze bardziej skomplikowane. Tak, dlatego że tutaj... cały problem jest nie to, że gdyby oni tylko znieśli obowiązek szkolny dla sześciolatków, to moglibyśmy się jeszcze z tym pogodzić, wyjść z założenia, że coś się zmienia, ale damy większy wybór rodzicom. Natomiast oni zmienili, że wiekiem obowiązkowej edukacji stało się 7 lat i że do tego 7 lat mają być dostosowane programy. Co więcej, że w tym roku na przykład pójdzie do szkoły około 80-90 tysięcy sześciolatków, które zaczynają edukację, 7-latków, które nie poszły w zeszłym roku i około 40 tysięcy dzieci 7-letnich, które będą powtarzać klasy. Okay, czyli obowiązek szkolny zaczyna się od 7 roku życia, z tym, że w tym roku rodzice mają wybór, jeżeli... W przyszłych też mają mieć wybór, tylko że programy będą dla inaczej budowane. Dobrze, to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest oczywiście wygaszanie gimnazjów, bardzo... Nie używajmy tego sztucznego słowa wygaszanie. Tak, to jest gimnazji. Po prostu likwidacja gimnazjów. 2019 gimnazja. Ale zmieni się nie tylko to. No, w tym roku nie będzie już testu szóstoklasisty. Właśnie takiego sprawdzianu dużego, bardzo krytykowanego dotąd. Rodzice, uczniowie, ale także nauczyciele mówili, że te dzieci bez przerwy tylko znają testy i egzaminy. Co jeszcze się zmieni? A więc maturzyści będą mogli się odwołać od... To jest jedyna dobra zmiana, bym powiedziała w ten sposób. Jeśli chodzi o egzaminy pisemne, mogą się odwołać do kolegium arbitrażu egzaminacyjnego. Do tej pory takiej możliwości nie było. To znaczy tak, z tych zmian, które pan wymienił, to można pochwalić rzeczywiście ministerstwo za jedną, za kwestię tych odwoływania się od matur. I to chyba wszyscy pozytywnie ocenili. Aczkolwiek może to przynieść zaskakujący skutek, bo jednym ze skutków, który może przynieść, to może się okazać tak naprawdę, że więcej osób nie zdało. Dlatego, że dotychczas wszystkie wykresy zdawalności pokazywały dość jednoznacznie dziwny skok na wysokości 30%. W momencie, w którym będzie dodatkowy wgląd... Czy sugeruje pani poseł, że kto się pyta, ten się dopyta? Nie, sugeruje, tak nie może być. Zdaje się, że zostało zablokowane możliwość obniżania wyniku, natomiast chodzi raczej o to, że sprawdzający będą wiedzieli, że będą poddawani robieniu zdjęć i będą poddawani dalszej kontroli, w związku z tym nie będą skłonni do naciągania tam, gdzie dotychczas naciągali. Ale to jest ruch w dobrym kierunku w każdym bądź razie. Rzeczywiście powinni mieć licealiści możliwość wglądu w swoje prace. Panie minister Szumilas, dlaczego za waszych rządów nie wprowadzono takiej możliwości? Rozważaliśmy sprawę jawności w ogóle egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego. Wprowadzaliśmy wiele innych zmian, które poprawiały jakość systemu, tak? Bo to, co jest ważne w systemie egzaminów zewnętrznych, to żeby on nie był takim egzaminem testowym, tylko był egzaminem, który bada umiejętności uczniów. A więc to, co powinno się robić w systemie, to zwracać uwagę na zadania otwarte, na budowanie tak arkuszy organizacyjnych, żeby to nie był prosty tekst na zasadzie zakreś właściwą odpowiedź, ale żeby to był test, który bada umiejętności uczniów, umiejętność analizowania, wyciągania wniosków. I w tym kierunku ten system został zmieniony i teraz obawiam się, że przy tych wszystkich zmianach znowu minister wróci do takiego prostego systemu testowego, bo przy tych zmianach, które są proponowane, może się to tym skończyć. I to jest, jakby patrząc na całą zmianę, która jest proponowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i przez PiS, to ta zmiana idzie w kierunku centralizacji, ubezwłasnowolnienia nauczyciela i narzucenia jakby jednego sposobu myślenia. I to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Pani poseł mówiła o tym, że nie wiemy, jakie są programy nauczania.
Ja się obawiam, że te programy nauczania idą w takim kierunku, żeby zideologizować. Żeby polska szkoła była podporządkowana jednemu modelowi, jednemu sposobowi myślenia, a przez ponad 25 lat od czasu odzyskania wolności marzyliśmy i szliśmy w tym kierunku, żeby jednak szkoła była autonomiczna, żeby nauczyciel mógł podejmować swoje własne decyzje i żeby rodzice mieli większy wpływ na szkołę. To, co się dzisiaj dzieje w szkole, to jest przedsionek tego, że za chwileczkę będziemy mieli nie tylko PRL-owską szkołę, ale będziemy mieli szkołę, która będzie uczyła jednego modelu. Tak jak mamy dzisiaj tych, którzy są po stronie PiS-u i oni są tymi dobrymi obywatelami, tak również możemy się spotkać z sytuacją, że szkoła również będzie dzieliła. Ty jesteś dobry, bo myślisz tak, jak narzuca to minister edukacji. I to jest jeszcze bardziej niebezpieczne niż mówienie o strukturze szkoły. Dzisiaj likwidacja gimnazjów powoduje naturalny opór i nauczycieli, i rodziców, lęk przed nieznanym, ale ona w jakiś sposób przykrywa to, co jest prawdziwą rewolucją w szkole, czyli zmiany programowe, czyli sposób podejścia do ucznia i to, że szkoła teraz będzie wymagała bezwzględnego podporządkowania się jedynie słusznej idei. Znaczy, ja powiem w ten sposób, tam o tych zmianach, które w tym roku wchodzą, to zapomniał pan powiedzieć o jeszcze jednej zmianie, o to, że strasznie wzmocniono pozycję kuratora. Po pierwsze, ten kurator już w tej chwili decyduje o tym, czy można zlikwidować jakąś placówkę, czy nie, ale również na przykład opiniuje arkusze organizacyjne szkoły. To oznacza, że właśnie mamy tą centralizację decyzji szkolnej. No także kuratorium nie chciało z nami rozmawiać w sprawie tej reformy. No już nie powiem o tym. Obawiam się, że właśnie oni nic nie wiedzą o tej reformie. Ja jeszcze powiedziałam o jednej rzeczy, o której nie wspomnieliśmy dotychczas. Zamiast szkół zawodowych mają powstać szkoły branżowe. Nazwa, zmiana nazwy nie jest problemem. Natomiast problemem jest idea, że mają mieć inną maturę. Czyli mają być po dwóch etapach szkoły branżowej inna matura niż matura dla liceów czy techników, co oznacza, że ci uczniowie mają móc podejmować tylko studiach, na studiach licencjackich, zawodowych. No dobrze, ale mamy studia system licencjackie i potem będzie musiał wrócić do zdawania matury. No więc właśnie w tym jest problem. Ale w ogóle jak to rozwiązać? Zwróćmy uwagę, że co, na tym licencjacie będzie napisane, że to jest jakiś gorszy, inny licencjat. Przecież mamy system boloński. Licencjat drugiego sortu. Dokładnie, tak. Więc mamy system boloński. On umożliwia z naszym licencjatem studiowanie w dowolnym miejscu w Europie. Czyli czy tylko w Polsce nie będzie mógł studiować z tym licencjatem na stopniach, na studiach magisterskich. Niemcy wycofują się, jeżeli mówią o błędach w swoim systemie szkolnictwa zawodowego, który jest na ogół chwalony ze względu na ten system dualny, to jedyna rzecz, która jest krytykowana, to jest to, że oni za wcześnie dzielą uczniów. Za wcześnie następuje segregacja i właśnie idą w kierunku tych dwóch matur. A my powtarzamy ich błąd. Czyli jakby chcemy... Oni się chcą wycofać, a my powtarzamy błąd, który oni widzą, że się powinni wycofać. No właśnie, ale zostańmy na moment przy przykładach europejskich. Jakby pani mogła mniej więcej wyjaśnić mnie i słuchaczom, jak to wygląda w Europie? To znaczy, w ilu krajach jest ten system trzystopniowy edukacyjny, a w ilu dwustopniowy? To znaczy, czy tutaj chciałbym wiedzieć, czy jakiej natury to jest spór? Znaczy, ja powiem dzisiaj tak. Wczoraj rozmawiałam, spotkałam się w Rybniku z nauczycielami, rodzicami i z samorządowcami. Wiceprezydent mówi, jest po wizycie w Grecji. I tam system jest taki sam. 6-letnia szkoła podstawowa, 3-letnie gimnazjum i 3-letnie liceum ogólnokształcące. I jakby rozmawiali o tym, jakie zmiany ich czekają. No i okazuje się, że i tu, i tam mają być zmiany. Tylko że w Polsce my likwidujemy gimnazjum, a w Grecji myślą o tym, żeby je przedłużyć do 4 lat. Czyli idą w tym kierunku, który jest takim kierunkiem jakby przyjmowany. Trend obowiązujący w edukacji. To znaczy, ja nie powiem, że obowiązujący, Wielka Brytania, wszystkie Niemcy mają praktycznie gimnazja. Każdy kraj ma wolność w wyborze swojego systemu edukacji. Ale badania i doświadczenia. No rozumiem, że jest jakaś metodyka, krajów, prawda? Tak, znaczy... badania i doświadczenia wszystkich krajów pokazują, że ten model jest najefektywniejszy. Jak najdłużej uczyć wspólnie, jak najpóźniej selekcjonować i dać liceum, czyli to przygotowanie do studiów już rzeczywiście takie
bardzo profilowane. 17-latek, 16-latek, 17-latek już mniej więcej wie, co ma, co będzie w życiu robić. My mamy dwa paradoksy. Mówimy tak, po 8 klasie ty decyduj, czy chcesz do zawodówki, czy chcesz do liceum. I nie mówimy wtedy, że to jest za wcześnie. A kiedy mówimy, że w 2 klasie liceum uczeń powinien się zdecydować na to, na jakim kierunku będzie studiował, mówimy, że to jest za wcześnie. Więc jednych wpychamy, i to tych najsłabszych, którzy potrzebują najwięcej pomocy, wpychamy ich w taką ścieżkę kształcenia zawodowego praktycznie bez wyjścia i mówimy, ty masz podejmować tą decyzję bardzo wcześnie, a tym, którzy od których powinniśmy wymagać umiejętności podejmowania decyzji, jakby odsuwamy w czasie to, znaczy, ten czas jej podejmowania. Ja uważam, że błędem było przy poprzedniej reformie zrobienie tej pierwszej klasie liceum jeszcze ogólnej włączonej w gimnazjum, ale dlatego, że bardzo skróciło, już wtedy skróciło rzeczywiście do 1,5 roku praktycznie tą edukację profilowaną. Tak, bardzo profilowaną. Natomiast w tej chwili rzeczywiście to, co się dzieje, to jedną z bzdur jest to, że my zmuszamy to dziecko po 8 klasie do podjęcia decyzji, gdzie ono chce iść jaką pracę chce wybrać. Dlatego, że ono w tym momencie musi decydować, czy ono idzie do tej szkoły zawodowej, tej, która się ma nazwać branżowa, czy do technikum, czy do liceum. No w naszych czasach tak było. No tak, ale problem polega na tym... Czy my chcemy wrócić do naszych czasów, dlatego, że w naszych czasach tak było. Proszę sobie przypomnieć, pierwsze badania PISA pokazały, że bardzo duży procent społeczeństwa był wpychany w taką ścieżkę bez wyjścia. Tak? To jest potem właśnie się problem. Odbiło na rynku pracy, na również życiu tych ludzi. Porównujemy bardzo się często do Finlandii. Mówimy, no przepraszam, w Finlandii mają 8 i to dobrze funkcjonuje, ale tu trzeba zwrócić uwagę na cały system edukacji. U nas te gimnazje się sprawdziły między innymi dlatego, że jest bardzo różny poziom szkół podstawowych. Natomiast w Finlandii oni bardzo dbają o to wyrównanie edukacyjnych szans od początku. Zaczynając od tego, że 1 na 10 się dostaje na studia pedagogiczne. Bardzo wysoki prestiż zawodu nauczyciela. To, że zadaniem nauczyciela jako osobistą porażką jest, jeżeli nie wyrówna szans tych najsłabiej sobie radzących. I wszyscy na najgłębszej prowincji mówią perfekt po angielsku. Tak, i co więcej, wszyscy się uczą według tych samych programów na tym samym mniej więcej poziomie. U nas tak nie ma. W związku z tym to gimnazjum wyrównywało szanse, a teraz z tego rezygnujemy, czyli zrezygnujemy z tej szansy na wyrównywanie szans. I w tym momencie mamy wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość ma to w ogóle nieprzemyślane. Że ta cała reforma powstała z punktu widzenia jakby od góry. Oni wyszli z założenia, że jest idea fix, że ma być 4-letnie liceum i że wszystko porządkują temu faktowi. Bez analiz, bez rozmowy ze środowiskiem edukacyjnym. Bez zastanowienia się, czy bez 4-letnie liceum w dzisiejszych czasach jest odpowiedzią na wyzwania, tak? Na zapotrzebowanie. Dodatkowo, cofając o rok tą edukację, dlatego ja powiedziałam, że to jest takie złe, że wzięli dla 7-latków, bo po jakimś czasie rodzice prawdopodobnie doszliby do wniosku, że jeżeli wszystko jest dostosowane do 6-latków, to że posyłają 6-latki do szkoły. My mamy jeden z systemów, gdzie dzieci później kończą tą edukację, kończą w wieku lat 19. To się w tym momencie w dalszym ciągu będzie. Co to oznacza? Mają mniej szans potem na rozwój dalszy. Mniej szans na... W tej chwili bardzo często uczelnie to jest etap, 3 etapy edukacyjne. Jest licencjat magisterski i 3. etapem jest jednak studia doktoranckie, które coraz więcej osób zdobywa. Przedłużamy ten okres, w którym zanim oni wejdą w życie dorosłe. To wszystko powoduje, że my cofamy się jako kraj w szansach rozwoju na przyszłość. Bo powodujemy, że tak, to co dobrze zadziałało, czyli gimnazja, wycofujemy. Powodujemy, że wcześniej nastąpi selekcja. Powodujemy, że ta selekcja będzie drogą bez wyjścia, ponieważ te szkoły branżowe dają inny rodzaj matur niż te szkoły ogólnokształcące. Właściwie zamykają drogę, tak? Zamykają drogę. Jeszcze w dodatku nikt nam nie przedstawił żadnych zalet tej zmiany. To jest właśnie najciekawsze, że na ogół jak się chce zrobić jakąś reformę, to się mówi, co chcemy uzyskać, jakie efekty chcemy uzyskać i że dzięki temu uzyskamy jakieś efekty. Ale rozumiem, że Państwo pytacie, panie minister, ja wysłałam 20 kilka interpelacji do pani minister około miesiąca temu i nie otrzymałam na żadnej z nich odpowiedzi, właśnie z pytaniami pani minister też nie poszła do gimnazjów, nie spotkała się z samorządowcami, nie odpowiedziała na te podstawowe pytania, tak? Bo odpowiedź, że wszystko
wszystko się odbędzie ewolucyjnie, nie jest żadną odpowiedzią. Więc tutaj popatrzmy realnie na to, co się dzieje. Ja rozumiem, panie poseł. W 1999 roku, kiedy powstawały gimnazja, minister wstał i powiedział: robimy gimnazja, ponieważ chcemy oddzielić starsze dzieci od młodszych, chcemy wyrównać szanse edukacyjne, przede wszystkim wyrównać ich szanse. No tak, a jakie są argumenty? Czy słyszycie panie jakieś argumenty? Nie ma żadnych argumentów. Pani minister ucieka. Proszę zobaczyć, w Toruniu na ogłoszeniu... Nie było pytań do pani minister praktycznie. ...reformy, ja tam byłam. Był to wyreżyserowany spektakl. Pani minister weszła na scenę, powiedziała swoją kwestię i wyszła. Tak? Żaden samorządowiec, żaden nauczyciel, żaden rodzic nie mógł zadać pytań. Rozumiem, że po kilku nieudanych wykonach publicznych pani minister się zdradziła. Każda reforma powinna służyć czemuś. Tego, czego potrzebuje polska szkoła, to jest zmiana jakości, ale nie struktury, tylko jakości. Zmiana tego, żeby uczyć praktycznie, zmiana tego, żeby uczyć języków tak jak w tej Finlandii, gdzie skutecznie uczą języków. Zmiana tego, żeby rozwijać inne zdolności dziecka, nie tylko akademickie, na co stawia świat. Finlandia w tej chwili wprowadza na przykład przedmioty artystyczne do przedmiotów szkolnych. To są kierunki, w którym idzie świat. Cyfryzacja, ale nie tylko wprowadzenie. Przedmioty artystyczne, obawiam się, że przy zapowiedziach pani minister, że tylko będziemy się historii uczyć czymś kosztem jakiegoś przedmiotu, widać, to trzeba będzie zrobić. Widać, że jest to powrót do szkoły, która ma być szkołą uczenia pamięciowego, a nie uczenia przez praktykę, przez doświadczenia, przez komunikację. Jest to po prostu powrót do głębokiego PRL. Wszyscy państwo słyszą, że pytań do pani minister edukacji narodowej mamy sporo. Być może uda się nam uzyskać jakieś odpowiedzi. Bardzo na to liczę. Dziękuję paniom za to spotkanie. Patrząc na to, jak pani minister myślę, że pani minister unika będzie spotkań, mamy małe szanse. Mam nadzieję, że ustawa pokaże prawdziwe intencje zmian. Pani Katarzyna Lubnauer z Nowoczesnej i pani Krystyna Szumilas z Platformy Obywatelskiej. Mimo wszystko życzymy rodzicom, nauczycielom i uczniom dobrego roku szkolnego. Dzieciom przede wszystkim samych sukcesów. Dołączam się do tych życzeń. Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich raport gospodarczy i Maciej Głogowski. Program przygotował Tomasz Kopka, realizował Krzysztof Woźniak. Ja się nazywam Mikołaj Lizut. Kłaniam się. Do widzenia. Dziękuję jeszcze. A teraz na poważnie. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tok.fm/audycje. Moherowi z ateistami się kłaniają. A prawosławnych jak nie było, tak prawosławnych nie ma. Nie nadaje nasze radio Tok FM euro. Szukaj również innych nowych Baby, Langstrom Ekstra. Proszę państwa, radio Conchita. Widać, słychać, jak my tu przełączamy, jak my tu ściszamy, wyłączamy. Reklamy, głupią reklamę. Po co ci ta reklama? Po co ci? Ale oni zarabiają, wiesz. Radio Conchita. Także proszę być z nami i będzie okej. Okay. Proszę być z nami i będzie dobrze. No oczywiście wtedy, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro. Conchita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Dzisiaj dużo o tej glinie, o tym Rzymie, o tym, że to słabe kruszeje, więdnie, niszczy się. Tak, Radio Conchita. Radio Conchita. Ja wiem, że są jeszcze. Zapraszamy od 10 do 16. www.matexpolska.pl. Nie mogą pozbyć tych reklam. To dziś nie ma? Jest. A gdzie? Na przerwie śniadaniowej. A teraz w Żabce produkty na śniadanie w dobrej cenie. Na przykład berlinki 250 gramów w cenie nie wyższej niż 3,49. Żabka. Mały, wielki sklep. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
Małgorzata Mostowiece, zapraszam. Wrocławska prokuratura przygotowuje wniosek o powołanie specjalnego zespołu śledczych, którzy będą prowadzić postępowania dotyczące reprywatyzacji w Warszawie, zaś prokuratura krajowa, gdzie ten wniosek ma trafić, potwierdza, że taka specgrupa powstanie. Tymczasem burmistrzowie warszawskiego Śródmieścia oraz Pragi Północ złożyli w prokuraturze zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przy reprywatyzacji kolejnych 6 nieruchomości. Jedno z nich dotyczy działki przy ulicy Twardej, gdzie znajdowało się gimnazjum. Szef Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu Norbert Rüttgen uważa, że Wielka Brytania po Brexicie powinna zachować dostęp do wspólnego rynku bez konieczności respektowania swobody przepływu osób. Rüttgen mówił o tym w rozmowie z Die Welt. Dziś wchodzą w życie zmienione przepisy prawa pracy, które każą podpisać umowę z pracownikiem jeszcze zanim zacznie on wykonywać swoje obowiązki. Więcej o tym w kolejnych informacjach Radia Tok FM o 13:00. Pogoda. Z oknami słonecznie i ciepło, na termometrach od 21 stopni w Suwałkach, przez 24 w Zakopanem i Trójmieście, 26 w Warszawie, Poznaniu oraz Łodzi, do 27 stopni we Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Gospodarczy. 43 minuty po godzinie 12. Maciej Głogowski, dzień dobry. To jest raport gospodarczy Radia Tok FM. Przygotowaliśmy dziś dla Państwa temat reprywatyzacji. O tym już za chwilę, ale wcześniej kilka słów o tym, co w tej chwili na rynku. Euro 4,36 groszy, frank 3,98, dolar 3,91, funt 5,18. To dla tego. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Serdeczne Bóg zapłać. Modliła się Barbara ze Śrob. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani Barbaro. Dobrego dnia. Tajemnica czwarta. Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni. Miłość wymaga naszych sił, czasu i zaangażowania, ale jest to najbardziej radosny trud, jaki istnieje. Nawet w obliczu miecza boleści Maryja będzie kochać. Zawsze, w każdej sytuacji i za każdą cenę. Kto mocno ufa Bogu, ten wytrwa w miłości do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Zapłać za dar wspólnej modlitwy, modliła się Halina z Łęcznej. Zapłać z Barbary Świętej. Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica piąta. Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni. Gdy oddalamy się od Boga, wtedy zaczynamy odkrywać, że życie traci sens. Być przy Jezusie to znajdować Go w Kościele i w świątyni własnego serca, w Jego Słowie i w Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan